Hej! Dziś przychodzę do Was, tak jak widzicie po tytule, z testem nowości Avon. Większość nowości jest z katalogu 15 oraz dwie nowości z katalogu 16. Taki wyszedł mi z tego makijaż, więc jeśli interesuje Was, jakich kosmetyków użyłam, jak mi się sprawdziły, to zapraszam Was do oglądania dalej. Na wstępie powiem, że tak, zdaję sobie sprawę z tego, jak w tym momencie wygląda moja cera, że wygląda bardzo źle. Jest to wynikiem kilku rzeczy, też nie do końca wiem jakich. Po części przyczyny znam, po części przyczyn nie znam. Dlatego proszę wszystkich wujków, dobra rada, żeby sobie zostawili swoje rady dla siebie, ponieważ ja o rady nie proszę. Jutro mam iść umówić się do ginekologa, bo chcę w końcu zrobić wszystkie badania hormonalne, ponieważ przypuszczam, że jest to właśnie wina hormonów. Więc darujcie sobie swoje komentarze, że twoja cera wygląda paskudnie i tak dalej. Moja sprawa, mój ból, to ja się pokazuję Wam bez makijażu, a nie Wy mi, dlatego nie komentujcie tego, proszę. Ale z drugiej strony myślę, że to będzie idealna baza, idealna podstawa, żeby przetestować podkład, który ma podobno bardzo dobrze kryć, więc zobaczymy, czy mi to wszystko bardzo ładnie przykryje. Natomiast zaczniemy oczywiście od makijażu oczu i do makijażu oczu użyję nowej paletki z Avon. Jest to paletka The Day to Night Edit. Jest to paletka, która wejdzie w katalogu 16. Proszę bardzo, mamy tutaj 15 cieni, 4 matowe i reszta taka różna. Matowe są te dwa tutaj jasne kolory, ten brąz oraz ten taki ciemny brąz, lekko nawet czarny. Reszta jest mniej lub bardziej błyszcząca. Na przykład ten brąz tutaj ma tylko takie delikatne drobinki, ale czy ten pomarańcz, czy to złoto, to już są takie bardzo, bardzo błyszczące cienie. Więc zobaczymy, co mi się tu uda zmalować. Trochę mi brakuje takich przejściowych kolorów, ale postaram się coś z tego wyczarować. Duże lusterko, co już jest oczywiście plusem, a z tyłu mamy napisane wszystkie kolory tych cieni po kolei, więc albo Wam będę pokazywać po prostu z paletki te cienie, których używam, bądź będę podawać Wam nazwy i będę się malować też do tego lusterka. Mam już na oczach bazę i za bazę dzisiaj mi robi korektor z Make Up Revolution, ten Conceal and Define. Wiecie na pewno, który on był swego czasu bardzo, bardzo znany i zaczniemy może od przypudrowania całej powieki, bo ktoś mi powie może, że powinnam na mokrą bazę używać, ale ja się nie czuję zbyt pewnie, żeby malować na mokrej bazie, więc przypudruję sobie najpierw całą powiekę tym cieniem najjaśniejszym, jest to kolor Soft Vanilla. No i zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast chcę dzisiaj zrobić taki makijaż, raczej taki, wiecie, dzienniaczek z lekkim błyskiem, ale też z troszeczkę mocniejszym zewnętrznym kącikiem. Taki klasyk, bym powiedziała. Powieki przypudrowane jasnym cieniem, więc teraz użyję tego brązu właśnie z takimi delikatnymi drobinkami, jest to kolor Brown Shimmer, żeby zaznaczyć sobie załamanie powieki. Powiem Wam szczerze, że nawet jak bardzo delikatnie dotykam tych cieni pędzelkiem, to one się dosyć mocno sypią. No ale pigment jest taki, no... Szału nie ma, ale też nie ma tragedii, muszę powiedzieć. Ale raczej jest to, powiem Wam szczerze, te brązy są, mam wrażenie, raczej dosyć chłodne, neutralne. Bardziej właśnie zdecydowanie mamy tutaj przewagę kolorów błyszczących. Chociaż z błyskami też można oczywiście poszaleć, ale mam jeszcze plan, że użyję jeszcze cienia z katalogu 15, tego cienia w gąbeczce i zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Przyznam Wam szczerze, że nawet nieźle to wygląda. Oczywiście jest to dosyć chłodny odcień, taki neutralny może. Na pewno nic ciepłego, on wydaje się dużo bardziej być ciepły tutaj w opakowaniu, a na oczach jest moim zdaniem dużo, dużo bardziej taki szarawy nawet aż. Ale tych drobinek złotych, bo to są w sumie złote drobinki, za bardzo nie widać, więc jeśli obawialiście się tego, że nagle zaczniecie się błyszczeć, no to nie widać ich, powiem Wam szczerze, nie widać ich. Teraz może wezmę cień właśnie w gąbce, Cushion Shadow Liner. Jest to kolor Out at Night, czyli kolor brązowy. To jest nowość z katalogu 15.
Zobaczcie, tu mamy po prostu opakowanie z cieniem i tu mamy gąbeczkę, na której mamy cień. Ja nie będę nakładać, powiedzmy tak, nałożę sobie prosto z tego aplikatora na gdzieś tam zewnętrzne kąciki, natomiast już próbowałam, słuchajcie, jakby to wyszło, gdyby próbować to rozcierać tą gąbeczką, no niestety nie da się czegoś takiego zrobić, ponieważ tutaj tego cienia jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Musiałabym go, wiecie, najpierw obcierać o rękę i tym mieszać, no bez sensu, bo to jest moim zdaniem troszeczkę marnotrawstwo w ogóle produktu, więc nałożę go sobie delikatnie, wow, okej. Sypie się po prostu strasznie, ale nałożę go sobie tak troszeczkę na zewnętrzny kącik. Jeden i drugi i potem spróbuję to rozetrzeć. Zobaczę, jak to wyjdzie. Bo do tego nadaje się super, ale powiem Wam, że super też on się mocno sypie. Po prostu się sypie bardzo. Praktycznie tutaj jestem obsypana. Konkretnie będę się musiała później zmywać. Trochę przesadziłam z ilością na pewno tego cienia. Mogłam go wziąć dużo, dużo, dużo mniej, bo on, jak widzicie, okej, roztarłam go, ale jeszcze mi się sporo osypało. Brałam też drugi pędzelek, ponieważ tamten już nie dawał rady. I jest to taki, powiem Wam szczerze, kolor ciemnobrązowy. Trochę mi się kojarzy z taką paloną kawą. I niestety mam wrażenie, że trochę się nakłada plamiście. Że jakieś tu mi się robią dziury, tak się rozciera, wiecie. Nie za fajnie. Znaczy, łatwo się rozciera, ale mam wrażenie, że jakieś się takie plamy robią. No to, natomiast oczywiście ja też nie jestem jakąś osobą, która umie się nie wiadomo jak malować i na razie to wygląda mocno dziwnie. Natomiast to się oczywiście jeszcze poprawi, jak będę sobie wycierać tutaj spod oka ten obsypany cień. Jeszcze się wszystkie te ładnie krawędzie dorobi, ale roztarł się ten cień naprawdę bardzo ładnie. I naprawdę pigmentacja jest, powiem Wam szczerze, gruba, natomiast jeśli mam być szczera, czy można nim nakładać, można go po prostu tak nakładać, moim zdaniem tak po prostu, raczej nie. Raczej tego cienia jest zbyt dużo w tym aplikatorze, aplikator jest nawet precyzyjny, ale tego cienia jest tyle, że on Wam się albo rozsypie na całych powiekach i w ogóle tutaj wszędzie, albo Wam się podbija i... Ja jednak jestem zwolenniczką nałożyć i lekko rozetrzeć, wtedy powinno być ok. To teraz nałożę może jakiś błyszczący cień palcem i zastanawiam się właśnie, który z nich wziąć, bo ten makijaż jest w sumie dosyć chłodny, więc zastanawiam się nad tym tutaj cieniem. Ten jest trochę za chłodny, bo to jest aż takie srebro. Może spróbuję tego cienia. Najpierw na sucho zobaczymy, jak on, no taki ładny. Wygląda ładnie, więc zobaczymy, jak on da radę na sucho. No... Powiem Wam, nie ma tragedii. Oczywiście zasłoniłam wszystko, nie ma tragedii, ale polecę szybko może po klejznyk. Zobaczymy, jak na drugim oku będzie on wyglądał położony na kleju. Czy wydobędę z niego więcej troszeczkę tego blasku, bo nie jest ten blask zły, ale czy radę go wyciągnąć więcej, czy już nie. Już wróciłam i wzięłam tylko klej do rąk. Zobaczcie, co mi się stało. Rozwalił mi się, ułamała mi się całkiem ten dzióbek. Nie wiem czemu, ale jest mi przykro, bo uwielbiam ten klej. Uważam, że jest świetny, a tak to albo go nie zużyję, bo się rozwali. Kurde. Naprawdę dopiero to zauważyłam. Klej z Nyxa. Wezmę odrobinkę na palec i nałożę tutaj od środka, znaczy od wewnętrznego kącika ku środkowi. Kurde, no rozwaliłam sobie klej. Całe szczęście on, słuchajcie, nie jest drogi, bo on kosztuje około 30 zł, więc można sobie kupić nowy i Wam w ogóle bardzo polecam ten klej, bo uważam, że to jest produkt, który każdy tak naprawdę mieć powinien, bo jest świetny. Okej, to teraz nałożę sobie ten cień na samym... Okej, no... Czy ja tu widzę większy blask? No nie bardzo. Trochę mi się niewygodnie maluje tym palcem. Zasłaniam sobie pół twarzy.
Wam zresztą też. No dobra, jest większy blask. To jest na pewno, że widać, że tu jest ta pigmentacja jednak wtedy intensywniejsza. I jest ten blask większy niż tutaj. Więc wezmę sobie troszeczkę tego kleju tu. Dołożę. I też nałożę na klej, żeby to było mniej więcej jako tako równo. Już jako tako powoli to wygląda. Zaraz to jeszcze podocieram wszystko. No i myślę, że od razu oczyszczę tutaj tą strefę pod spodem i już przejdziemy do podkładu, a wewnętrzny kącik i dolną powiekę zrobię już, jak będę miała umalowaną całą twarz. Podpiłam sobie włosy i przejdziemy już teraz do podkładu. I podkładem, który będę dziś testować, jest podkład Real Matte Liquid Foundation Full Coverage Waterproof z Color Trend od Avon. Ja mam kolor nude, ponieważ kolor Ivory jest dla mnie zbyt różowy, a nude jest właśnie taki żółtawy. Od razu Wam muszę powiedzieć, że te podkłady ciemnieją, co zauważam, i to patrzcie, on ma bardzo gęstą konsystencję. To jest aż taka pasta. I on niestety ciemnieje, ten podkład, dlatego ja go sobie rozjaśnię jak zwykle tutaj po prostu mikserem z NYXa w kolorze białym. Podobno on nie zmienia właściwości podkładu. Mam nadzieję, że tak będzie, bo już go kiedyś rozjaśniałam i mieszałam sobie. I wydawało mi się, że jest ok. Co prawda nie mam pojęcia, czy ten kolor będzie dobry dla mnie. Najwyżej uratuję sobie, jak zrobiłam za ciemny. Ale patrzcie, jakie to ma krycie. O Jezu. Najwyżej się uratuję trochę jakimś konturowaniem. Wow. A ja go nałożyłam tylko troszeczkę na palec. I rozetrę sobie go w ogóle na całej buzi palcami. A później ewentualnie doklepię sobie go gąbeczką. O kurde, patrzcie na to. Ale to jest szpachla. Po prostu niemalże drugi. Ja go dużo nie nałożyłam. Niemalże drugi dermakol, ale powiem Wam teraz tak w usterku, jak patrzę. No. O kurde. Może być ciekawie. Naprawdę, jest mega kryjący. Do tego chyba wyszedł mi za jasny, więc mam nadzieję, że jednak troszeczkę ściemnieje. Żeby nie będę wyglądała tutaj po prostu jak trupek. O kurczę. No dobra, z bliska on wygląda okropnie. W takim sensie, że to wygląda tak jak pasta jakaś i w ogóle fuj fuj. I widać, że to jest mega mocno kryjące. Ojejku, ale tak, teraz jakby to widzicie, to to jest po prostu... Oczywiście używam gąbki z Glam Shopu, czyli Glam Sponge'a. No i tego tu mi nie zakryło. Już się ściągnęło. Na brwi oczywiście sobie nawaliłam, bo jakby inaczej. Ale okej, krycie jest samo w sobie naprawdę... Wow. Konkretne. Jeszcze sobie poprawiam tutaj, gdzie trzeba. Trochę zjadę na szyję, ale no dobra, jest jasno. Jest trochę jasno. Tutaj sobie lekko dołożę. Szczególnie w tej kamerze to wygląda jasno, bo w lusterku to wygląda w sumie całkiem okej. A w kamerze to wyglądam jeszcze z tymi ciemnymi oczami, jak jakaś śmierć. Może powinnam nazwać ten filmik make-upem halloweenowym? Na czarownicę czy coś? No dobra, ale teraz tak go... Widzicie? Zszedł mi z nosa. Może go gdzieś tam za bardzo dotykałam. Ale z nosa mi zszedł. Był troszeczkę. No ale... Patrzcie. Krycie to on ma. Co by nie mówić.
Natomiast na skórze, tak się z bliska przyglądam, on nie wygląda najlepiej. Widać po prostu, że to jest mocne krycie i widać po prostu go, widać go na skórze. Naprawdę go na skórze widać, nie wygląda to najlepiej. Korektora oczywiście użyję mojego ulubionego z Catrice w kolorze 10, ale o wow. Powiem wam, niestety go widać na twarzy i to tak mocno go widać. Po prostu widać, że to jest szpachla. No jest szpachla, ale widać, że jest to szpachla, no ale dobra. Z drugiej strony umówmy się. Ja nie mogę oczekiwać, że będzie mocne krycie i w ogóle będzie on niewidoczny na skórze, jak ten podkład kosztuje 15 zł, no bez przesady. Bo on tyle kosztuje, z tego co pamiętam, w katalogu 15, w katalogu 16 chyba ma być za 14 zł, więc... No widać go, szczególnie widać go, słuchajcie, on powchodził, podkreśla mi wszystkie nierówności skóry i też mi podkreśla dosyć mocno no wszystkie nierówności, wszystkie pory, powchodził mi wszystkie zmarszczki tutaj te mimiczne, znaczy tak powchodził, bardzo je podkreślił, on jest bardzo suchy, bo jest to już tu podkład, który ma być też matujący i on jest, słuchajcie, bardzo suchy. No ale krycie ma. Krycie ma, tutaj nie mogę dyskutować, bo rzeczywiście to krycie jest konkretne. Tylko z tego nosa mi zszedł. Słuchajcie, i nie wiem teraz co zrobić. Na nos może sobie troszeczkę dołożę korektora, bo nie chcę mi się, słuchajcie, już mieszać. Domieszowywać podkładu troszeczkę, a tutaj sobie lekko to najwyżej wezmę korektorem, ale wiecie co, tak na żywo? W lustrze jak patrzę, to nie wygląda tak tragicznie. A tutaj mam wrażenie, że ta kamera jeszcze bardziej ten kontrast wyciąga. I w kamerze, no nie wiem, mam wrażenie, jak patrzę na siebie, że mam dużo ciemniejszą skórę od szyi, a w kamerze może aż tego tak bardzo nie widać. Jakaś jestem rozjaśniona w tej kamerze. Może powinnam się przyciemnić jeszcze bardziej? No dobra. Jedziemy dalej z tym koksem. Utrwalę to wszystko nowym pudrem bananowym z Avon. Taki, słuchajcie, mega on jest żółty. Po prostu żółty bardzo. Wezmę go sobie na palec, patrzcie. Żółty. Bardzo żółty. No i spróbujemy. Ale tutaj ta żółć znika. Nałożę go tak, jak kazali go nałożyć, czyli zrobić baking. To znaczy nałożyć go gąbeczką i zostawić na 5 minut i ten kolor powinien zejść. Zobaczymy. Ja sobie, że tak powiem, zabejkuję większość twarzy być może. On w zapachu, powiem wam szczerze, bardzo mi przypomina ten puder, mój ulubiony, utrwalający, ten biały, Magix. I martwię się tylko, że jak wprowadzili ten puder bananowy, to że tamten mi wycofają. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Tutaj jeszcze sobie brodę utrwalę. No, zobaczymy. Niby ten kolor żółty ma zejść. Ale zobaczymy, czy tak będzie. Powiem, że trochę czuję takie ściągnięcie delikatnie. Resztki sobie wklepię w całą buzię. No, na razie nie wiem, czy to widać w kamerze, tak chyba tego nie widać, natomiast jak patrzę w lusterku, to po prostu jestem żółta, jakbym miała żółtaczkę. Naprawdę, wyglądam strasznie. Może spróbuję się trochę przyciemnić, może to będzie widać. Wyglądam po prostu strasznie. No, na razie jest żółto, ale poczekam, zmiotę i zobaczymy. 5 minut już chyba minęło, to zobaczymy. Okej. Niby się wszystko ładnie utrwaliło i w większości się ściągnęło, ale dobra, znowu mam wrażenie, że tego w kamerze nie widać. Chociaż mam dziwne wrażenie, że pod pewnymi kątami moja skóra jest pierwsza, ale no,
Nie ma to znaczenia. Ale widzicie, znowu mam wrażenie, że w kamerze tego nie widać, tylko widzę to na żywo w lusterku, że moja skóra jest żółta. Nie wiem, jeszcze zobaczę, jak zrzucę to na komputer, czy będzie to widać. Natomiast ja w lusterku widzę, że mam tą skórę lekko zarzuconą. Mam tylko nadzieję, że ten puder nie za na stałe nie zastąpił tego utrwalającego pudru białego, bo się załamie. Tamten mi odpowiadał bardzo. A tutaj, wiecie, jak ktoś ma zbyt różowy podkład, albo może za jasny i jest żółty, to może mu będzie odpowiadał. Natomiast ja mam wrażenie cały czas, że jednak lekką taką żółtą poświatę ten puder pozostawia. I nie do końca mi się to podoba, przyznam szczerze. No ale trudno, to już i tak bywa. Sprawdźmy, może wrócę jednak do poprzedniej jasności. O, ale też nie widać chyba. Przynajmniej ja nie widzę w podglądzie, żeby było widać, że mam żółtą bardziej skórę. Teraz przejdę sobie do konturowania. I konturowanie wykonam tylko i wyłącznie na sucho dzisiaj, mimo że produkty, które Wam pokażę, mają też możliwość, dają możliwość konturowania na mokro. Są to dwie nowe palety, Define Plus Sculpt Face Palette w kolorze Glow Sculpt oraz Gleam Shape. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Jedna jest troszeczkę cieplejsza, druga jest troszeczkę chłodniejsza. Już Wam pokazuję, tak żeby to było widać. Ta wyglądają prawie tak samo. Ta jest, no nie wiem w sumie, która jest cieplejsza, która jest chłodniejsza. Ta jest cieplejsza. Ta jest cieplejsza, ta jest chłodniejsza. I ta chłodniejsza, czyli ta, to jest Gleam and Shape, a ta cieplejsza to Glow and Sculpt. I jak widzicie tutaj po tej stronie mamy dwa kremowe produkty, a po drugiej stronie mamy dwa produkty suche. I przyznam Wam się szczerze, nie wiem, wezmę może tę paletkę jaśniejszą. Patrzcie. Te produkty do konturowania, one są strasznie jasne. Po prostu są strasznie jasne. Ten jasny mógłby być dla mnie podkładem. Jasny on może być do rozjaśniania. A ten jest taki, no ciemniejszy, ale jest lekko pomarańczowy. Jeśli chodzi o tę drugą paletkę, już Wam też pokażę swatche. No tak, wiadomo, tym do konturowania może można i jakoś inaczej to zrobić. Takie są swatche. Natomiast ja, jak wiecie, no nie jestem dobra w konturowaniu na mokro, a też nie chcę, wiecie, przez to, co się dzieje na mojej twarzy, na moich policzkach, nie chcę, że to już przypudrowałam twarz, a nie chciałam po prostu, wiecie, robić tam armagedonu, więc tylko się wykonturuję na sucho. Jeszcze nie wiem dokładnie, czy wybiorę cieplejszą wersję, czy chłodniejszą, może obydwie, ale najpierw pójdę umyć ręce, bo nie wziąłam nic ze sobą. Zacznę od tej paletki jaśniejszej, tej delikatniejszej, chłodniejszej, czyli Gleam and Shape. W ogóle w tych paletkach, słuchajcie, jest tutaj lusterko takie duże i to też jest oczywiście plus. Wezmę sobie ten rozświetlacz, bronzer. W ogóle wiecie co, mam wrażenie, pokażę Wam od tyłu, zobaczcie, tutaj są takie, ja mam wrażenie, jakby może je się dało wyciągnąć, a może nie. Ciekawe. Lekko sobie otrzepię i dobra, w kamerze ten efekt widać, na żywo też, nie jest on jakiś mocny, ale ogólnie delikatnie coś tam widać, coś się rozciera. Może jeszcze spróbuję zaraz tego ciemniejszego koloru dodać, ale przecież to nie jest, powiem Wam szczerze, mocno napigmentowany produkt, jak widzicie. Bardzo, znaczy sam kolor jest dosyć jasny, tak? A dodatkowo ten pigment nie jest jakiś tam powalający. Z jednej strony dla kogoś może to być minus, a dla innych może to być plus, bo wiadomo, ciężej jest sobie zrobić krzywdę takim produktem. No ale chyba widać lekko to konturowanie. Zaraz jeszcze wezmę tę drugą paletkę, czyli Glow and Sculpt. Tutaj mamy ten bronzer taki troszeczkę cieplejszy. Tak, to jest różnica między nimi. On nie jest może ciemniejszy, ale jest cieplejszy. I nie wiem w sumie, powiem Wam szczerze. No tak nawet... Plam nie widzę, żebym sobie porobiła.
Ale to konturowanie chyba jako tako widać, więc moim zdaniem jest w sumie okej. Na razie nie będę jeszcze używać rozświetlaczy, tylko pomyślałam, że może najpierw skończę sobie może w końcu dolną powiekę i na dolną powiekę nałożę sobie... Może wypróbujemy ten cień, słuchajcie, ciemniejszy. Ten cień tutaj i jest to kolor Coco. Tak delikatnie go wezmę na sam czubeczek pędzelka, malutką ilość, co by sobie nie zrobić krzywdy, ale to też jest chłodny cień. Dobra, wziąłam za malutką ilość. Już nie miałam czym trzeć. No, to jest naprawdę chłodny, ciemny cień. Tak bardzo delikatnie, może jeszcze lekko rozetrę tym Shimmering Bronze, tym obok, który nakładałam w załamanie. Tak, żeby to nie było zbyt ciemne, a raczej takie delikatne. Nie wygląda to moim zdaniem najgorzej. Teraz wezmę jakiś malutki pędzelek. Pędzelek do eyelinera ze starej kolekcji Avon i myślę, że nałożę może ten kolor. Może on nie będzie, może ten lepiej spróbuję nałożyć. To jest kolor Shimmering Beige. Tak, Shimmering Beige i zobaczymy, jak on się nałoży, tak wiecie, na sucho. Nawet coś. Nawet ja coś widzę w lusterku. Nie wiem, jak wy będziecie widzieć to w kamerze. Wow, on jest jaśniejszy niż ja przypuszczałam. Troszeczkę, więc może dodam tego obok, żeby go troszeczkę stonować, bo wyszło jasno, bardzo jasno. Chyba nawet za jasno. Ale widzicie, widać. Coś w tych kącikach widać, że się błyszczy. Ot, delikatnie, nie za mocno. No nie najgorzej to wygląda. Chociaż zaraz się pewnie pojawią osoby, które na mnie nakrzyczą. Przypominam, ja nie jestem wizażystką. Ja się maluję sama dla siebie i w ogóle rzadko się maluję, że tak powiem, Avonowo. Spróbuję jeszcze wziąć ten najjaśniejszy cień i tutaj sobie wyczyścić lekko te brzegi. Ewentualnie go jeszcze nałożę sobie tutaj pod sam łuk brwiowy delikatnie. Ale powiem wam szczerze, bardzo się te cienie sypią. Naprawdę bardzo się sypią. Chyba zadziałało, ale nie mam pewności. Jakoś nie najgorzej to wygląda. No to teraz przejdziemy do makijażu brwi. I jeśli chodzi o brwi, to użyję dzisiaj też nowości z katalogu 15, czyli maskary do brwi Lion's Mane. Jakoś tak się ona nazywa, jest to z MAC. Mam dwa kolory, light brown oraz blond. Już wam pokazuję, jak one się prezentują. Oczywiście pewnie w nowościach już widzieliście, bądź będziecie widzieć wszystkie kolory tych tuszów. Jak widzieliście, właśnie one są dosyć płynne i ja zazwyczaj używam tego koloru light brown, jeszcze jest ciemniejszy, który jest soft brown i jeszcze jest kolor dark brown. Spójrzcie, mamy taką maluteńką szczoteczkę, nie wiem, czy to będzie widać. Z jednej strony mam wrażenie, nakłada się tego tuszu, nie wiem, jak to nazwać, maskary, tej więcej, a z drugiej strony zdecydowanie mniej, dlatego ja wolę sobie obetrzeć to o po prostu opakowanie, o brzeg opakowania i dopiero potem nałożę, żeby nie nałożyć tego zbyt dużo, ponieważ ten produkt właśnie barwi też i skórę, i nie tylko włoski, i też je lekko utrwala. Mogą oczywiście wziąć kredkę i wy też możecie najpierw pomalować sobie na przykład kredką czy cieniem włoski, szczególnie jeśli macie jakieś duże prześwity, a dopiero potem takim żelem.
czy taką maskarą. Widzicie, jest zdecydowana różnica i od razu muszę Wam powiedzieć, że właśnie jeśli macie duże prześwity, no to jednak najpierw przydałoby się to poprawić właśnie kredką czy cieniem, a ewentualnie możecie próbować tak manewrować tą szczoteczką, żeby sobie to po prostu podmalować tym tuszem, tą maskarą, ale tu to musicie uważać właśnie. Brwi może nie są idealne, ale mi się ten efekt po prostu podoba, bo robiło się te brwi naprawdę bardzo szybko. Ja mam też brwi swoje dosyć gęste, dosyć ciemne, grube, więc no tutaj już nie mam bardzo dużej zabawy, jak na przykład niż jakbym miała jasne brwi, jakieś wiecie, takie bardzo rzadkie i tak dalej, a tak mi się osobiście to podoba. Ta maskara też te brwi utrwala, natomiast nie jakoś super mocno, w sensie wiecie, nie tak jak na przykład jak lakier do włosów, ale naprawdę utrwala moim zdaniem w porządku i też wygląda w porządku. Bardzo podobają mi się w ogóle kolory tych maskar, bo są normalne. Niektóre są ciemniejsze, inne są jaśniejsze, ale to są takie kolory, wiecie, rzeczywiste, nie ma tam żadnych dziwnych rudości, co nie wiem, czy pamiętacie ostatnio w tych kredkach, które Wam pokazywałam ze spiralką, no to te kolory były dziwne dosyć, a tu moim zdaniem jest ok i mi się to na razie podoba. Teraz wytuszuję rzęsy i użyję nowego tuszu Lux. Jest to tusz w kolorze Onyx Black i mamy tutaj oczywiście silikonową szczoteczkę, taką dosyć sporą, z krótkimi włoskami. Tutaj też na szczycie mamy niby jakieś takie dodatkowe, ale one są zdecydowanie krótsze niż w tej maskarze 5-in-1 Lash Genius. Już ją niby kilka razy używałam, tą maskarę, ale przyznam Wam się szczerze, no nie powaliła mnie na kolana, tak może to powiedzmy. Jeśli mam porównać ją chociażby do tej maskary właśnie Lash Genius, to Lash Genius zdecydowanie lepiej się sprawdza. Ta jest... wciąż jest jednak mokra właśnie ta maskara. Ja użyłam już jej od paru ładnych dni, w sumie od 2 tygodni mniej więcej, a ona jest wciąż, słuchajcie, mokra i... no nie wiem, może za jakiś czas jeszcze jakby się podsuszyła, to coś by z tego było lepszego, ale... no ale nic mi tu nie urywa na razie. Przyznam Wam się szczerze. Jest te rzęsy troszeczkę ciężej niż w Lash Genius rozczesać. I może rzeczywiście ona je troszeczkę wydłuża, ale... ale moim zdaniem te rzęsy są jakieś takie... trochę nie do końca mi się podobają. W katalogu mamy napisane, że ten tusz powinien nam te rzęsy znacznie wydłużać. Czy wydłuża znacznie? Trochę może wydłuża, ale to nie jest jakiś szał niesamowity. Niestety ja mam też rzęsy dosyć cienkie i nie mam ich jakoś dużo, więc u mnie ten efekt, wiecie, no nie wygląda za fajnie. Chociaż, wiecie, jak ktoś ma ładne rzęsy, na przykład taka Hania Knopińska, ona ma po prostu boskie rzęsy. Ja zawsze jak patrzę, no to po prostu u niej pierwszy lepszy tusz i ona już po prostu firana. Wiecie, tuszem się wszystkiego nie da załatwić, wszystkiego się nie da zrobić. Ale nie no, nie jest najgorszy, ale też szczerze powiedziawszy, że jak mam porównywać właśnie z tym tuszem Geniuszem, to tamten mi się jednak sprawdził lepiej. No cóż, w kamerze widzicie, że ten tusz nie zrobił mi jakiejś niesamowitej firanki, nie wiadomo co tutaj się nie dzieje. No szału nie ma, naprawdę szału nie ma, nie jestem może jakoś tam, wiecie, że jest beznadziejny i tragiczny, ale taki mech, no wiecie, no w sumie komu taki tusz potrzebny, który tylko lekko maluje rzęsy i nic niesamowitego nie robi. Cały czas oczywiście mam wrażenie, że kamera zjada cieniowanie, bo w lusterku widzę, że to jest ładnie wycieniowane, a w kamerze mam wrażenie, że to jest takie bardzo ostro pozakańczane. Teraz przejdziemy właśnie do rozświetlaczy i jeszcze nie do końca wiem, którego rozświetlacza użyję, z której paletki, ponieważ jeden jest bardziej żółty, drugi jest bardziej taki różowawy, srebrny. Ten z Glow and Sculpt, czyli tej cieplejszej palety, jest o dziwo bardziej różowy, a ten z tej jaśniejszej palety, chłodniejszej, Glim and Shape, jest żółty. Czyli w sumie takie to jest trochę, wiecie, no...
Zawsze wydawało mi się, że jednak chłodniejsze to będzie różowe, a cieplejsze to złote, ale może się nie znam, może się mylę. Nie jestem przecież najmądrzejsza. Wezmę mały pędzelek z Jessup. To jest numerek 228 do oczu, ale zobaczymy, jak on mi się sprawdzi właśnie do rozświetlacza. Wzięłam ten bardziej różowy. Ej! Dobra, ten róż widać. Powiem wam, pod światło jak tak patrzę, to odbija mi rzeczywiście troszeczkę na różowo. Ale kurczę, naprawdę nawet jest coś widać, w sensie jakiś tutaj blask. Może to nie jest blask jak w... No tutaj też średnio widać może, ale nie jest to może jakiś blask jak w... Nie wiem, moim ukochanym tym Disco Ball, ale robi różnicę. Teraz wezmę sobie ten bardziej żółty i zobaczymy na tym policzku ten bardziej żółty. Ja go w lusterku widzę. Tutaj chyba też coś widać, ale mam wrażenie, że... Ten żółty jest trochę słabszy. Teraz sobie lekko je pomieszałam ze sobą. I sprawdzimy, jak to wygląda. Coś widać, natomiast no powiedzmy tak, wiecie, że ja może nie jestem jakąś tam fanką niesamowitą rozświetlaczy, ale miewałam lepsze rozświetlacze niż ten. Chociaż jak na rozświetlacz z Avon, naprawdę robi robotę. Dosyć są one suche, nie wiem czy zauważyliście, że one mi się dosyć mocno pylą, więc jakbym nałożyła je na jakąś mokrą bazę na przykład, myślę, że wyglądałyby zdecydowanie lepiej. Nie wzięłam z sobą, słuchajcie, żadnej szminki, lecę po szminki w pudrze, zaraz jakoś dobierzemy kolorem, żeby pasowała mniej więcej, no i czekam na podsumowanie. Tak jak wspominałam, dzisiaj na usta nałożę któryś z kolorów szminek w pudrze, jeszcze nie wiem których, chyba... Jakiś raczej stonowany, bo ten będzie za różowy, za intensywny, zbyt szalony. Zastanawiam się właśnie, jak zwykle, czy nie pójść w coś delikatnego, czyli albo w ten nudziak, który się nazywa Limitless, albo w Trust Fall. Nie wiem, użyję może tego nudziaka, bo jeszcze go nie używałam na ustach. Powiem wam szczerze, że te szminki są śmieszne. Cała ta formuła jest dosyć śmieszna, bo tu mamy ten puder i on tutaj się niby zamienia w... Chociaż już widzę, że tutaj to wygląda mniej pudrowo, a bardziej kremowo. To jest, czekajcie, Limitless. Wyglądał dosyć... Na żywo wygląda bardziej nudziakowo, a na ustach wygląda dosyć różowo. Co ciekawe. Naprawdę, ja myślałam, że ten aplikator będzie masakrycznie niedokładny, a o dziwo, naprawdę da się nim całkiem nieźle wyrysować usta. Może nie jest to jakieś coś niesamowitego, ale... Naprawdę daje radę, kurde. Coś jest, słuchajcie, nie tak mam wrażenie, bo... Muszę jeszcze te kolory sprawdzić w katalogu. Na żywo, jak patrzę w podglądzie, one wyglądają inaczej niż jak patrzę na nie na żywo. Na ustach wyglądają jeszcze inaczej. Jakby co, będziecie tu mieli odnośniki, jak coś jest nie tak. Uczucie jest suche. W sensie nic mi się... Ciężko mi jest nawet tak, wiecie, łączyć usta i nimi pocierać, bo jest sucho, ale jak widzicie, szminka jest totalnie matowa. Czy pasuje mi do tego makijażu? Nie wiem. Wyglądam w ogóle jakoś dosyć chłodno w kamerze, tak zimno. Jestem... W rzeczywistości wydaje mi się, że jestem zdecydowanie bardziej żółta. Ale okej, to już jest tak naprawdę makijaż skończony. Przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, tak jak mówiłam, ja nie jestem wizażystką. Malowałam jedną osobę i się mega stresowałam. Ja nie mam kursów i wiecie, raczej jestem takim samoukiem. Wiadomo, jeszcze dodatkowo przed kamerą się mocniej stresuję. Ale myślę, że pora na podsumowanie tych wszystkich produktów, których dziś użyłam. Makijaż oczu wykonałam paletą, tak jak już mówiłam, The Day to Night Edit. 15 cieni. Jeśli chodzi o... Może troszeczkę wam jeszcze ją posłoczuję.
No bo na palcu one wyglądają ok. Natomiast to jest ten pomarańcz, wygląda fajnie. To jest ten ciemny kolor, trochę fioletowy. Nawet daje radę. I złotko. Złotko błyszczy się, ale nie jest to mocno napigmentowany kolor może. Jest blask, ale nie ma jakiejś nie wiadomo czego. Ogólnie paleta nie jest najgorsza. Też użyłam z niej tylko kilku cieni. Dosyć mocno te cienie się sypią. Natomiast całkiem nieźle się rozcierają. Jednak biorąc pod uwagę cenę tej palety, ponieważ ona kosztuje w katalogu 16 79,99, to nie jest najtańsza paleta. Mimo że mamy tutaj 15 cieni, szczerze powiedziawszy nie wiem czy ona jest warta tej ceny. Bo za 80 zł naprawdę można fajne już palety kupić. A ta jest niezła, ale też nie jest jakaś porywająca. Myślę, że jeszcze jak będę omawiać nowości katalogu 16, powiem o niej więcej, bo ją dużo lepiej wytestuję. Na razie nie jest źle, ale nie jest jakoś niesamowicie. Jeśli chodzi o ten cień pojedynczy, czyli cień w gąbeczce, bardzo mocno napigmentowany, fajnie się rozciera, natomiast na tej gąbeczce jest go bardzo, bardzo dużo. I ja polecam jednak nakładać go sobie troszeczkę, rozcierać pędzelkiem, bo jest go na tyle dużo na tej gąbce, że on po prostu spada na policzki momentalnie. I też zauważyłam, jak go nałożyłam sobie troszeczkę na dłoń, to on przy rozcieraniu tracił trochę swój kolor, znaczy dosyć mocno. Wiadomo, też nie ma czego oczekiwać, ale dla mnie to nie jest osobiście nic dla mnie. Ja jednak wolę palety. Wiem, że są osoby, które takie cienie lubiły, bo już kiedyś takie cienie w ofercie były. Ale ja jakoś tak, no nie do końca to do mnie przemawia, przyznam się szczerze. Jeśli chodzi o podkład. Podkład naprawdę, jak widzicie, krycie ma niezłe. Co prawda już mi tutaj trochę powyłaziło tych rzeczy, ale w porównaniu z tym, co było, naprawdę patrzę się w lusterku na siebie. Krycie to on ma. Ale też przez to, że to jest puder matujący, on bardzo, ale to bardzo podkreśla mi, słuchajcie, wszystkie rozszerzone pory, wszystkie nierówności na skórze. Bardzo mi podkreśla. Już go kiedyś nosiłam przez chyba 6 albo 7 godzin i przypudrowywałam go wtedy tym utrwalającym białym pudrem. I trzymał się, słuchajcie, mur beton. Natomiast po tych kilku godzinach, jak spojrzałam w lustro, okej, z daleka było ładnie, ale z bliska po prostu było tak widać te rozszerzone pory, te niedoskonałości się tak odznaczały właśnie przez to, że to było matowe takie i takie dziwne, że to nie wyglądało za ciekawie. Fajny, ogólnie dobrze kryjący, tani, 15 zł to nie jest dużo, ale jednak jak komuś chce się go kupować, nakładajcie go małą, cienką warstewkę, bo może właśnie wyglądać mocno szpachlowato. Jeśli chodzi o ten puder, którego jeszcze nie zamknęłam, żółty, on tą swoją żółtość trochę wytraca. Trochę wytraca, ale jednak może tego nie widać, w podglądzie tego przynajmniej nie widzę, nie widać tego na filmie, ale jak patrzyłam się na siebie w lusterku, to któregoś wcześniejszego dnia, kiedy go testowałam, miałam wrażenie, że jednak zostawia taką żółtą poświatę i ona nie wyglądała najlepiej, bo to jest taka, była poświata taka jak żółtko. Nie do końca mi się ona podobała. Ale nie jest źle. Jeśli chodzi o te dwie paletki do konturowania twarzy, na mokro i na sucho. Rozświetlacz, jak widzicie, no nie jest źle, ale też to jeszcze nie jest to, czego ja bym oczekiwała. Bronzery? Okej, dosyć jasne. Myślę, że jak ktoś ma ciemną karnację, to będzie dla niego zdecydowanie za jasno. Tak jak widzieliście, kremowych produktów nie testowałam. Być może będę robić jeszcze jakiś inny film i wtedy, jak moja skóra się polepszy, to je przetestuję, wtedy te kremowe. Nie jest źle, one będą chyba kosztować w katalogu 16 około 40 zł, ale nie jestem pewna, poczekajcie chwilę, sprawdzę. I tak a propos, sprawdziłam cenę, też chwilę poczytałam, że to jasne coś, to jest kremowy rozświetlacz. To i na to powinniśmy kłaść ten, więc to ma w sumie jakiś sens, bo to jest oczywiście jasny kolor, no ale nie wiem. Nie wiem, wytestuję na pewno inaczej, ale te na razie suche produkty są całkiem niezłe i te paletki będą kosztować w katalogu 16 35 zł, więc no nie ma tragedii, naprawdę to na razie jest na plus. Co my tam mieliśmy dalej? Mieliśmy te tusze do brwi. Z tuszy do brwi jestem na razie naprawdę zadowolona. Fajne kolory,
Wyglądają całkiem ładnie, małe szczoteczki, co prawda trzeba troszeczkę otrzeć tą szczoteczkę z nadmiaru produktu, ale maluje się nimi wygodnie, można nimi wyrysować te brwi dosyć dokładnie. Dla mnie na razie na plus, one są jakieś drogie, bo one chyba kosztują 35 zł za jeden, ale na razie rzeczywiście jest na plus i mogę Wam je śmiało polecić. Tuż do rzęs 25,99 z Luxa, nie urywa mi nic. Nie jest zły, tragiczny, ale też nie robi na mnie wrażenia. Jest dużo lepszych tuszy w podobnej półce cenowej albo nawet tańszych, które można polecić, więc tuszu Wam nie polecę. Szminki. Szminki są piękne, mają piękne kolory, intensywne kolory, matowy efekt. I tu są różne kłótnie, czy one są trwałe, czy nie są trwałe. Jeśli pijecie, jeśli mówicie, jest ok. Natomiast kiedy siadacie do jedzenia, to Wam momentalnie znikną. To od razu mogę powiedzieć. Ogólnie mi się podobają, bo to jest ciekawa formuła, inna formuła. Te gąbki są naprawdę dosyć precyzyjne, czego ja się nie spodziewałam, bo myślałam, że wiecie, będę się rozmazywać nie wiadomo gdzie. Ale same w sobie gąbki są dosyć precyzyjne i mi się nawet podobają. Aczkolwiek cena, one kosztują chyba 30 zł za jedną, 25,99. To nie jest najniższa cena. Mi się kolory podobają. To kolory na pewno albo już widzieliście wszystkie w nowościach, albo zobaczycie, więc nie martwcie się, że widzieliście tylko jeden. No, nie jest źle. Na pewno ten makijaż nie jest zły. Co prawda w kamerze mam wrażenie, że wygląda o wiele lepiej niż na żywo, bo na żywo mam wrażenie, że jestem dużo bardziej żółta niż w kamerze. Trochę te cienie wyglądają plamiście, mam wrażenie. Ale, no wiecie, ta paletka za droga, na taką jakość moim zdaniem jednak. Tak. I to już są cały test, który dla Was zrobiłam. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą te informacje, jakkolwiek. Oczywiście wszystkie więcej słoczy, bądź już zobaczyliście albo zobaczycie, więc nie martwcie się. Mam wrażenie, nadzieję, że te informacje Wam pomogą. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy już testowaliście któryś z tych produktów i jak się sprawdził u Was, jakie Wy macie przemyślenia. Bo wiecie, zawsze w zależności od tego, jaką mamy skórę, jakie mamy potrzeby, troszeczkę nasze zdania mogą się różnić, więc czekam bardzo na opinie Wasze i widzimy się już w następnym filmie. Cześć!